Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest to taki dodatkowy filmik, w ogóle poza kolejnością. Jest sobota, kiedy to oglądacie, a kiedy ja to nagrywam jest tak potwornie gorąco, chyba nie wiem, jest 50 stopni na zewnątrz. Także ja tutaj nie jestem do końca nawet umalowana, bo myśl sama o tym, że miałabym na twarz nakładać podkład, jest dla mnie myślą iście sprawiającą, że no po prostu tortury, tylko tyle powiem. Także tutaj sobie tylko pomalowałam usta, ale zaraz jak nagram ten filmik, to po prostu je zmyję, bo nie dało rady. Także też tutaj chciałam to nagrać na szybko, bo temat jest taki dosyć nietypowy, a nagrywam to teraz, bo po prostu mam odwagę. No i o co tutaj chodzi? Zapewne domyślacie się po opisie. Robię wyprzedaż swoich perfum dla Was, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimiś pozycjami tutaj, które zaprezentuję, pozycje, które chcę sprzedać, to bardzo proszę o kontakt ze mną, czy to przez Instagrama, czy to mailowy. Trzeba było poczynić drastyczne kroki, powiem Wam, już Wam wspominałam w filmiku odnośnie wishlisty, że troszeczkę ilość perfum, którą mam, mnie przytłacza i musiałam być szczera sama ze sobą. Czy naprawdę te perfumy, które tutaj właśnie Wam za chwilę zaprezentuję, sprawiają mi jakąkolwiek radość, czy w ogóle używam ich często, czy o nich myślę i czy myślę o nich w taki sposób, że wiecie, oj, gdybym ich nie miała, to po prostu nie mogłabym zmrużyć oka. No okazuje się, szczerze mówiąc, że mogę zmrużyć oko bez tych perfum, a więc tutaj zaraz Wam pokażę, co chcę sprzedać. Chyba będzie to 11 flakonów, trochę mniejsze, będą też większe pojemności, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie. No tutaj nie ukrywam, że bardzo chciałabym, żeby wszystko poszło, bo zbieram na niszowca, w którym ostatnio się zakochałam i fajnie by było po prostu skompresować te wszystkie flaszki, które tutaj mam, do jednej flaszki i no trochę mniej mieć tego w kolekcji, ale wiecie, coś takiego skondensowanego o świetnej jakości. Oczywiście tutaj zapachy wszystkie, które Wam pokażę, nie są to zapachy brzydkie, nie są to zapachy, które wiecie, sprzedaję, bo tak o, po prostu tak jak mówię, mam już tego za dużo. I te zapachy, które Wam pokażę, nie wchodzą do takiej częstej rotacji, tak jakbym chciała. Nie są mi potrzebne, tak jak mówię, nie myślę o nich zbyt często, a więc po co mają mi zalegać? Być może uszczęśliwią kogoś innego. Także tutaj oczywiście pojawią się zapachy, o których ja wielokrotnie wspominałam na filmikach. I tak jak zawsze powtarzam, tak jak mówiłam przed chwilą i już się powtarzam, nie są to zapachy złe, po prostu potrzebuję jakiegoś, wiecie, jakiejś rotacji w kolekcji, jakiegoś powietrza, więc może bezwzględnego przeciągania, póki jeszcze mam odwagę, póki ona mnie nie opuściła, bo było to trudne. Każdy perfumoholik wie, że bardzo trudno jest pozbyć się czegokolwiek z kolekcji. Nadal serduszko mi krwawi, jak mam Wam tutaj powiedzieć o niektórych wyborach, no ale niestety, no i właśnie serduszko mi krwawi, jeżeli chodzi o pierwszy zapach. Miu Miu poleca się na sprzedaż, jest to Miu Miu 100 ml i tutaj, tak, to jest 100 ml, eau de parfum, to jest woda perfumowana, oczywiście wszystko jest oryginalne, zakupione zazwyczaj na perfumeriach sprawdzonych na Allegro. Tutaj uprzedzam, że troszeczkę ta farba schodzi niestety z tej buteleczki. Powiem Wam, że no ta buteleczka jest przecudowna i jest ozdobą toaletki, ozdobą kolekcji. Natomiast zapach według mnie został trochę osłabiony. Ja mam jeszcze 10 ml od Kingi, dostałam, także jakby to wystarczy, ja myślę, że więcej niż 10 ml nie zużyję, mam tam gdzieś w swojej kolekcji jeszcze tą starą formulację, to jest formulacja prawdopodobnie nowsza, no zapach jest nietuzinkowy, to jest drewno akigala, ja uwielbiam drewno akigala, tą jego rzeźkość, tą ostrość, tutaj mamy też konwalię, to są takie białe kwiaty, ale absolutnie nie narkotyczne, nie duszące, białe, takie pieprzne kwiaty, idealny zapach na wiosnę i na lato. No powiem Wam, że jak wącham, to mi bardzo szkoda, ale muszę stanąć z prawdą twarzą w twarz. Nie używam tego zapachu praktycznie w ogóle, odkąd go kupiłam. poczyniłam, no jakiś tam oprysk był, jakąś taką chmurę testową dosyć dużą przez 2 dni używałam, ale myślę, że więcej niż 2 ml nie zeszło, także jeżeli ktoś marzy o Miu Miu, to zachęcam do zakupu. Jak sobie przeglądałam, to w sumie ten zapach już nie jest tak szeroko dostępny, jak kiedyś był. Nie wiem, czy będą wycofywać, czy nie, natomiast jeżeli ktoś o tym marzy, to zapraszam do kontaktu. No bardzo mi jest szkoda, jest to przepiękna buteleczka, no ale ja, jeżeli mam być szczera ze sobą, nie używam tego zapachu. To było kiedyś moje marzenie w ogóle, żeby posiadać Miu Miu w kolekcji, ja nagrałam o nim filmik. Bardzo fajny, bardzo ładny, ale no póki mam odwagę, to Wam o tym mówię, chociaż mam ochotę, wiecie, odrzucić tą flaszkę i uciekać daleko, nie sprzedawać jej, ale... Jednak chcę sprzedać Miu Miu zapachem z Akigala Wood, który bardziej jakby do mnie przemawia, trwa bardzo, bardzo długo, bo to nie jest niestety jakiś mocarz, jeżeli chodzi o trwałość, a zapach, który bardzo, bardzo lubię z drewnem Akigala, to jest właśnie Bois Imperial od Essential Parfums. On mi jakby, wiecie, zapełnia wszystkie te braki, te luki, które ma Miu Miu, jak dla mnie, nie oszukujmy się. Także jeżeli ktoś lubi Miu Miu, chciałby mieć zapas, to zapraszam. Kolejnym zapachem, nad którym też się mocno zastanawiałam i dodałam go w ostatniej chwili tak naprawdę, Sunflowers od Elizabeth Arden. No to ja wiem, że to jest tanioszka, to nie jest jakiś drogi zapach, ale jeżeli chcecie mieć ten zapach ode mnie, wiecie, od MissPotocky tutaj, to możecie go kupić po prostu. Jakoś drogo też nie chcę go sprzedawać, ale też niestety nie używam go, w ogóle chyba od 2 lat stoi nieużywany, jakoś tak. Przepiękny zapach, jest to zapach takiego, jak Wam zawsze mówiłam, takiej łąki sierpniowej w zachodzącym słońcu, przepiękny, taki dosyć nostalgiczny, natomiast na tą chwilę nie odczuwam jego potrzeby jego używania. Jest to zapach na tyle dostępny i na tyle przystępny cenowo, że odkupię sobie po prostu. Także Sunflowers po prostu, no nie chcę, żeby zalegały, niestety, no... Coś trzeba było wybrać, no a jak wiecie, nisza nie jest tania, a no chcę sobie uzbierać po prostu. Mam nadzieję, że pomożecie. Generalnie jeżeli wystawiam coś na grupie perfumowej, to rzadko kiedy to schodzi, a ostatnio jak właśnie w filmiku o chcieństwach chyba, czy jakimś tam update'cie kolekcji, już teraz nie pamiętam, ogłosiłam, że chcę coś sprzedać, to wszystko poszło, a więc mam nadzieję, że pomożecie po prostu. Kolejnym zapachem jest zapach Salvadora Dali, Sunrise In Cadaques. Niedawno miałam na temat tego zapachu i Laguny recenzję. Laguna zdecydowanie ze mną zostaje, pomimo że jest no, dosyć nietrwałym zapachem. Zobaczymy jeszcze, jak w innych temperaturach, no teraz jest bardzo gorąco. Być może dlatego ten zapach Laguna ze mnie tak szybko ucieka. Natomiast Sunrise In Cadaques jakoś tak nie czuję, wiecie co, żeby ten profil zapachowy chciał ze mną zostać na dłużej. To jest zapach trochę podobny do tej wody Cudów Hermé. Ja mam tutaj 30 ml, dosyć, no zużyłam gdzieś z 2-3 ml, można tak powiedzieć. Ja jestem dosyć słaba w ocenianiu, ile zostało. Natomiast tutaj sobie możecie zobaczyć. Jest to dosyć ciekawy zapach. Też nie jakiś długotrwały, ale właśnie taki dosyć chłodno-ziołowo-żywiczny, naprawdę interesujący, natomiast po prostu ja w sobie nie znajduję ochoty na ten profil zapachowy, ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś też by chciał mieć ten zapach ode mnie, no to ja tutaj z chęcią sprzedam, oczywiście z kartonikiem, jeżeli mam kartonik do jakiegoś zapachu, to oczywiście z kartonikiem on zostanie sprzedany. Także Salvador Dali Sunrise In Cadaques. Jeżeli jesteście zainteresowani recenzją tego zapachu, to zapraszam Was po prostu do tego filmiku, gdzie była właśnie recenzja. Kolejnym zapachem jest zapach od Yves Rocher. Jest to Mon Rouge Bloom in Love. Nie mam ochoty używać tego zapachu. To jest zapach takiego, wiecie, bardzo, bardzo przystępnego białego kwiecia. Jest tutaj kwiat pomarańczy, jest tutaj jakaś bergamotka. To wszystko jest bardzo proste, bardzo nieskomplikowane i jest to ładny zapach, jest to zapach przyjemny, jest to zapach, który na 100% będzie podobał się otoczeniu. No natomiast ja też w tej chwili mam ochotę na trochę bardziej skomplikowane zapachy, nawet jeżeli to są zapachy świeższe. Chcę, żeby się po prostu coś więcej działo i czy to jest zbrodnia, że ten zapach jest taki prosty? No oczywiście, że nie. Nasze nosy są różne, mamy na co innego ochotę na danym etapie życiowym. No ja w tej chwili szukam czegoś więcej, ale absolutnie nie mówię, że jest to słaby zapach. Jest to taki zapach, wiecie, odświeżający, radosny, energetyczny. Także jeżeli ktoś miałby ochotę na Mon Rouge Bloom in Love, to zapraszam. Też jakoś niedrogo chcę sprzedać, także Jeżeli chcecie, to oczywiście można kilka zapachów kupić, no też kto pierwszy, ten lepszy. Także tak to wygląda. Kolejnym zapachem jest perfumetka Jean Paul Gaultier So Scandal. Ja kupiłam, skuszona Waszymi opiniami. Bardzo ładny zapach, dla mnie bardzo podobny do Giorgio Armani My Way. Tutaj tak to wygląda. Ja mam też perfumetkę La Belle Parfum Intense. Tamten zapach zdecydowanie bardziej mi pasuje, no i zdecydowanie bardziej pasuje mi klasyczny Skandal. Ten So Scandal, no i nie odczuwam też potrzeby używania go, ale tak jak mówię, jest rewelacyjny, taki poziomkowo-truskawkowy, bardziej poziomkowy, poziomkowo-białokwiatowy, coś w tym stylu. Bardzo fajny, ale też, no mówię, po prostu nie mam ochoty po niego sięgać, mam ochotę na coś innego, ale sam sobie zapach podoba mi się. Tak jak też mówię, na wiosnę i lato jest bardzo fajny. Jeżeli ktoś szuka do torebki takiej wersji, bo lubi So Scandal, to nie było tak w sumie łatwo dostępne. Myślę, że to jest taka dosyć rzadkość, takie 10 ml perfumetki, więc jeżeli ktoś chce, to również proszę się do mnie zgłosić. Zdecydowanie, tak jak mówię, wolę klasyczny Skandal. Kolejnym zapachem jest zapach, nad którym to się zastanawiałam milion razy. Sprzedać, nie sprzedać, sprzedać, nie sprzedać, ale w końcu sprzedać. Jest to Jenny Glow Velvet and Oud, jest to bardzo ładny zapach, no właśnie, róży z udem, ale takiej przystępnej, dosyć taki też kremowy. Jeżeli ktoś lubi różę, taką podaną trochę na orientalnie, na drzewnie, na drewniany sposób, to myślę, że będzie to zapach dla Was. Też czuć ten ud, czuć tę taką tajemniczość orientu, natomiast nie jest tutaj nic takiego, wiecie, prosto ze stodoły, nie są to jakieś takie ciężkie klimaty, to jest po prostu taka ładna, arabska, ciężka róża i tak bym określiła ten zapach. Ten zapach momentami mi przypomina też Tom Ford Rose Prick, zwłaszcza Tom Ford Rose Prick, jeżeli już dojdziemy do jego bazy. Te zapachy są dla mnie podobne, długotrwały jest to zapach, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Jeżeli lubicie też taką różę drzemową, z czymś cięższym, to myślę, że będzie to zapach dla Was. Niestety nie wiem, jakie jest zużycie i nawet jak podświecę, wiecie, tą buteleczkę, to nie mogę zobaczyć, ona jest totalnie, totalnie czarna. Myślę też, że gdzieś no 5 ml mogło ubyć, bo ja też pamiętam, że robiłam jakieś takie małe odleweczki z tego zapachu, ale tutaj naprawdę całkiem sporo zostało. Ja mam podobne zapachy w swojej kolekcji, z takim, wiecie, charakterem, na przykład Agent Provocateur, ten klasyczny, on tam mi zapełnia tą ochotę na róże. Mam też całkiem sporą odlewkę Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mood, to też jest taki zapach trochę podobny, a więc no muszę coś zredukować. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Wiem, że te zapachy były też niedostępne, nie wiem, czy są nadal dostępne, ciężko dostępny ogólnie jest Velvet and Oud, z tego co patrzyłam, także tak. Kolejnym zapachem, jaki chcę sprzedać, jest Zara Fashionably London. Tutaj trochę zużycie jest, gdzieś 2 ml, to jest 40 ml. Wiecie co, bardzo, bardzo ładny zapach, bardzo taki dla mnie przynajmniej w duchu Deliny. Tutaj też mamy róże, mamy jakieś soczyste czerwone owoce, mamy też jakąś taką delikatną smuszkę orientu, jakiegoś udu, kadzidła, coś w tym stylu. Bardzo wdzięczny zapach, taki trochę mokry jakby, mokra orientalna róża, mogę to tak nazwać. Zapach naprawdę bardzo ładny, ale też jakoś jest takim wyrzutem sumienia w mojej szafie perfumowej. Jakoś tak, jeżeli pomyślałam sobie zawsze, co bym chciała sprzedać, to Fashionably London jednak pojawia się na liście, ale naprawdę jest bardzo ładny, nie zrozumcie mnie źle. Ja tutaj sprzedaję go z całym pudełeczkiem, w środku też jest pocztówka, może Wam pokażę, bo nie pozbywałam się tego pudełeczka, no właśnie tak z myślą, że być może sprzedam. Tutaj macie pocztóweczkę, także to wszystko jest praktycznie w idealnym stanie, także też jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Także to jest to, a może kolejna Zara. Tutaj mam Rolon, jest to Energetically New York. Ja ten zapach użyłam być może raz testowo. Mam jeszcze Elegantly Tokyo i to jest zapach, który bardzo, bardzo lubię. No tutaj zobaczcie, zużycie to jest dosłownie ledwo co. Ja wiem, że Rolon może niehigienicznie i tak dalej, ale no mówię, raz użyłam i więcej nie używałam. Jest to zapach taki dla mnie bardzo ogórkowy, bardzo trwały też, taki kremowo-ogórkowy, tutaj za sprawą zapewne drzewa sandałowego. Wiele osób mówi, że ten zapach jest podobny do Santal 33 od Le Labo. Coś w tym jest, ja wąchałam Santala u Oli, Nishology na pewno kojarzycie, miałam z nią filmik. Kolejny filmik też się niedługo z Olą pojawi. Pozdrawiam, kochana, serdecznie, jeśli oglądasz. Także ten oryginalny Santal jakoś tak lepiej mi wybrzmiewał, wiecie, taką nutę skórzaną, miał coś takiego właśnie wielowymiarowego, coś ciekawego. Ten zapach też naprawdę, muszę powiedzieć, jest niszowy, jest interesujący, intrygujący. Bardzo wiele osób go lubi. Jeżeli macie ochotę na taką perfumetkę, to zapraszam. Natomiast no ja też mówię, że gdybym miała 5 zapachów na krzyż, ten byłby jednym z nich. Na pewno bym używała, no natomiast no niestety w obliczu tego, ile ja tego mam, nie znajduję też jakoś nigdy czasu ani miejsca, żeby użyć tego zapachu, także no niestety tutaj już chyba wszedł ten aspekt, że ilość tak mnie przytłacza, że no po prostu nie mam czasu używać niektórych zapachów, a więc to jest jeden z nich, także jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę się do mnie zgłosić. Tak, tutaj o tych powiedziałam, to jeszcze 2 zapachy i kolejnym zapachem jest Jobfam. Ja już też wspominałam, że ten zapach mam ochotę sprzedać, tak się zastanawiałam, tak czy nie, na tą chwilę go sprzedaję. Tutaj zużycie jest takie, no gdzieś 5 ml myślę zostało zużyte. To jest zapach po prostu dla mnie sklepu z kadzidełkami, sklepu z takimi indyjskimi rzeczami. Właśnie ostatnio byłam... indyjskimi, chyba dobrze, indyjskimi, hinduskimi, dobra, nieważne zupełnie, upał jest taki, że po prostu nie mam siły sformułować nawet logicznego zdania. Ostatnio byłam właśnie w takim sklepie, India Shop, coś w tym stylu i właśnie bardzo pachniało tam w stylu Jobfam. Jest to taki narkotyczny zapach, bardzo sensualny, idealny na wieczór właśnie, no ale też, kurczę, wielka szkoda sprzedawać mi ten zapach, ale... No naprawdę, nie znajduję też ochoty, żeby go używać, także no piękny, ale mam jakby inne wonie, które mam ochotę bardziej eksplorować. Jeżeli miałabym na przykład wybrać coś na letni wieczór, to bardziej chyba bym wybrała właśnie Kenzo Jungle Elephant, coś takiego. No jakoś tak wychodzi, albo nawet Calvin Klein Obsession, najbardziej moje myśli wędrują w tamtych kierunkach niż w kierunku Jobfam, natomiast zapach sam w sobie dla mnie majstersztyk, dla mnie nawet taki, z takim niszowym podtonem, dla mnie bardzo też na mojej skórze ten zapach wybrzmiewa jak Francesca Bianchi Tiger. Jeżeli lubicie tamten zapach, to myślę, że z Jobfam również się polubicie, bo tutaj taką lekką animalną nutę czuję. Bardzo mi szkoda, ale też powiedzmy, no spójrzmy prawdzie w oczy, nie używam za często, także myślę, że no, trzeba się niestety z nim pożegnać, także Jobfam, póki mam odwagę, to nagrywam, ale mówię Wam, chcę to po prostu opublikować, kupcie te zapachy, żeby nie były wyrzutem sumienia. I ostatnim zapachem jest zapach marki Just Jack, Scarlet Jas. No to jest zapach, który też tak dosyć zalega jako wyrzut sumienia u mnie. To jest zapach taki biało-kwiatowy, typowo jaśminowo-tuberozowy. On bardzo mocno pachnie z opakowania. Niestety tutaj ta flaszeczka to no nie jest moją winą, on taki do mnie przyszedł. Jest, ta farba po prostu schodzi. No tak to wygląda, nie są te opakowania niestety jakoś tam mega jakościowe. Natomiast sam zapach jest przepiękny. To jest zapach takiego jaśminowego mydła, tak mogę to powiedzieć w skrócie. Tutaj też jest chyba tuberoza, jest ilang, więc później ten zapach robi się taki bardziej kremowy, bardziej taki uspokojony, natomiast te białe kwiaty ciągle czujemy. Jeżeli na przykład lubicie Carnal Flower od Frederica Mal, bo miałam niedawno okazję poznać, to myślę, że ten zapach będzie w Waszym guście. Natomiast oczywiście tutaj nie oczekujcie jakości Carnal Flower w tym zapachu, no ale jak najbardziej jest to zapach dla miłośników jaśminu. O, pieseczek przyszedł na sam koniec, no tak, trzeba się wyczepać, on tutaj lubi sobie przy kanapie siedzieć, tak śliczny jesteś, no. Także już kończymy nagrywanie i już pójdziesz leżeć z powrotem, bo on jest skonfundowany czasami, jak ja coś mówię. Także mój piesełek. Dobra, także jeżeli ktoś ma ochotę na Scarlet Jas, to też zapraszam. Tutaj tylko kilka psików testowych było wykonanych. No i też wiele osób porównuje chyba ten zapach do Jasmine Rouge od Toma Forda, no bo jak wiecie, Just Jack, mam wrażenie, para się odpowiednikami Toma Forda, także to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że tak jak mówię, że odkupicie ode mnie te zapachy. Nie będę czuła tak wielkich wyrzutów sumienia, kupując, no nie wiem, no prawdopodobnie kolejną flaszkę, ale coś chcę upłynnić, także oczekuję Waszej pomocy. Mam nadzieję, że pomożecie. Tak jak mówię, proszę się ze mną skontaktować mailowo, czy też przez Instagrama. Powiem wtedy o cenach, mogę wysłać zdjęcia oczywiście i dogadamy się co do wysyłki. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnych filmikach.